Dzień dobry, witam Państwa na konferencji prasowej po meczu Śląsk Wrocław Jagiellonia Białystok. Przed Państwem trener gości Michał Probierz. Panie trenerze, kilka słów po spotkaniu. Dobry wieczór. Pierwsze to na pewno chcieliśmy na początku meczu zneutralizować tą przewagę, jaką miał Śląsk. Powiedzieliśmy, że akurat ten dzień jest bardzo dużo, plus tą podróż, którą my mieliśmy, bo to jednak 10 godzin w autokarze, które wczoraj spędziliśmy, to dało nam się mocno odczuć. Wiedzieliśmy, że ten początek będzie bardzo trudny, ale i tutaj się to potwierdziło. Na pewno szkoda, że w taki sposób tracimy bramki, bo tak się czasami zastanawiam na tych wyjazdach, bo no, te bramki naprawdę wpadają w tak prosty sposób, że trudno przewidzieć to, co czasami zrobimy. No, tracimy po raz czwarty w taki sam sposób bramkę na wyjeździe po naszej stracie własnej. Na pewno wróciliśmy do grania po tej sytuacji, gdzie popełnił błąd bramkarz, że potem mieliśmy dwie sytuacje, że mogliśmy wykorzystać. Szkoda tego, że nie otwarliśmy tego wyniku na 2-1. Dla nas na pewno byłoby to trudniej. W drugiej połowie mieliśmy kilka sytuacji, jeszcze bramkę, którą straciliśmy, to też jest między nogami wpada piłka i to tak bardzo ciężko kogoś winić, odbija się od Szymonowicza i wpada. Dlatego jest to, piłka jest ciężka i w tej grupie spadkowej każdy mecz będzie taki, wiemy o tym. I w drugiej połowie wróciliśmy do gry, bo mieliśmy 3-4 sytuacje bardzo dobre, no ale jak się nie wykorzystuje takich sytuacji, no to już no, trenować teraz nie ma kiedy, bo liga jest taka, że gra się praktycznie co 3 dni i można tylko liczyć na to, że w którymś momencie ten jeden czy drugi zawodnik się przełamie, ale nie wykorzystaliśmy i piękny strzał Mejoki na 3-1 i ustawił to spotkanie do końca. Szkoda, że Fiotor nie udało mu się jednak przełamać na te 3-2 strzelić, bo byśmy wrócili do grania, ale piłkarsko pokazaliśmy parę momentów dobrego, ale w piłce się to nie liczy, w piłce się liczy zwycięstwo. Przegraliśmy, jesteśmy tak jak wszystkie zespoły zamieszani. Chyba już tylko oprócz Wisły w grę o to, żeby przemawiać. Czeka nas bardzo ciężki mecz w niedzielę. Musimy się skonsolidować, żeby to poskładać bardzo dobrze. Proszę o zadawanie pytań, przedstawienie się z imienia, nazwiska i nazwy redakcji. Martin Bugański, Przegląd Sportowy. Panie trenerze, mam takie pytanie, bo pan tutaj rozgrzeszył piłkarzy przy drugim golu Benchenerwo. Na pewno nie ma pan pretensji do środkowych obrońców, że oni nie wykazali takiej agresji, nie zaskoczyli do nerwo, wiedząc, że to jest najgroźniejszy strzelec w tym momencie. No w tym momencie to akurat. No teraz to po fakcie to jest to, kiedyś mówiłem, że wszyscy eksperci po meczach nigdy nie przegrywają, bo oni wszyscy wiedzą po. To jest akurat taka sytuacja, że jeżeli chodzi na, pokazywaliśmy, no uczulaliśmy, no my więcej nie jesteśmy w stanie pewnych rzeczy zrobić, no pokazaliśmy, to piłka rzeczywiście była przypadkowo odbita gdzieś tam rykoszetem, ona wpadła i to na pewno, no można mieć pretensje, można dzisiaj się obrazić i można powiedzieć, że to nie są piłkarze, tak, bo to najprościej jest powiedzieć, no zdaję sobie sprawę z tego, że piłkarze się uczą i trochę bolesne to jest dla nas trenerów, bo rzeczywiście powiem szczerze, że mógł mi dzisiaj w boku coś złapać, ale udało się przeżyć i trzeba przygotować ten zespół i mentalnie nastawić do meczu z Górnikiem Zabrze, który teraz jest kluczowy dla nas, jeżeli chodzi o walkę i to wszyscy muszą piłkarze sobie z tego zdawać, my zdajemy sprawę sobie z tego. Radio Białystok, Jerzy Kołakowski, trenerze, na pewno Burliga wypada za kartki, a przypadkiem Guti i... Nie, mają po 3, to był, tylko wypada jedyny zawodnik, Piotrek ma 7, a ten także jedyny Burliga, który wypadnie nawet z Górnikiem. Tak. Bałem się, że 3. 4 mogło jeszcze Piotr. No tak jest, no to jest akurat też wniosek, bo to ja często mówię o tym, że rozgrywki się zmieniają, a powinniśmy mimo wszystko pomyśleć o tych kartkach, że to teraz miesiąc decyduje o tym, czy ktoś spadnie, czy nie i te kartki są takie same. Plus te podróże, uważam, że takie rozgrywki. Akurat nie jest to, żeby była sprawa jasna, że ja nie nadaję, nie? Żeby było, tylko mówię, żeby się zastanowić nad tym, żeby no jednak mimo wszystko podróże dla Białegostoku, a podróże dla centralnej Polski są zupełnie inne, także jest to kolosalna różnica. Piotr Janusz Gwyzdorcowska, panie trenerze, a jak ocenił pan sytuację przy tej drugiej bramce dla Śląska, bo tam ta piłka nie leciała za szybko, a Bartek Drągowski mimo wszystko nie zdążył ją robić. Był rykoszet, także wyglądało to, był rykoszet, także ta piłka się odbiła między nogami i ona przyspieszyła trochę i nie miał możliwości tego zabrania. Maciek Baraniak, redakcja Sport for Fans. Panie trenerze, 3 zmiany w wyjściowym składzie Śląska w porównaniu do ostatniego meczu z Koroną, czy zaskoczył tym ustawieniem pana trener Rubak? Nie, my wiedzieliśmy o tym wcześniej, że Dudu Chłota jest kontuzjowany i nie będzie grał, także my też chcieliśmy zneutralizować swoich, chcieliśmy w szczególności przetrzymać ten początek, bo wiedzieliśmy, że to jest trudno, nie udało się i to zawsze po meczu jest to fajnie mówić, no na pewno wiemy też o tym, że wielu zawodników, które u nas wchodziło, tak, to gdzieś tam zawsze mieliśmy my ten problem, no gdzieś tam jeden czy drugi się spalał, no dzisiaj liczyliśmy na to, że Alvarinho się przełamie i szkoda, bo miał sytuację, gdyby otwarto,
Jeżeli chodzi o Śląsk, no wiedzieliśmy, że to jest dalej stabilny, bardzo solidny zespół. No, w porównaniu gdzieś tam do ligowych zespołów, to jest też zespół, który nie stracił zbyt dużo piłkarzy. Tak? No, jak porównamy skład z zeszłego roku, jak my tutaj wygrywaliśmy, to nie ma 7 piłkarzy, którzy tutaj grają. Tak? Krzysztof Bonasik, Śląsk.net.com. Panie trenerze, po meczu w Kielcach i tym błędzie Abramowicza było wiadomo, że pewnie będzie miał to w głowie ten błąd, prawda? Czy jakoś uczulał pan piłkarza na to, żeby starali się wykorzystać być może jego gorszą dyspozycję mentalną po tamtym błędzie? No na pewno staraliśmy się, widać było, że wszystkie próbowaliśmy bardzo dużo uderzać. No, po raz kolejny mamy bardzo dobre statystyki, jeżeli chodzi o uderzenia, ale co z tego? Piłce nożne liczy się to, żeby piłka wpadła i uczulaliśmy od pierwszej minuty, żeby z każdej sytuacji uderzać. Liczyliśmy na to, że popełnił błąd, udało się, wróciliśmy do grania, ale po prostu nie potrafiliśmy tego wykorzystać. Jeśli nie ma pytań, dziękujemy. Dziękuję bardzo.